prawne. Za rzekome choroby. Za rzekome choroby. Pytam się, czy ten oskarżony dzisiaj leży w łóżku, w szpitalu? Pójdziemy zobaczyć. Idźmy zobaczyć. Jakim prawem? I dlaczego to prywatna właśnie od interesu publicznego? Dzięki takim ludziom, jak tutaj represjonowanych, sąd ma orła w koronie, a nie wronę. I winniśmy dbać o rzetelność, uczciwość procesu. Nie może być tak. Jaki interes społeczny, że leży, ile razy był chory? Nie przeszkadza mu dochodzić z parę literów z siatką po bazarze. Nie przeszkadza mu samolotem latać na Wyspy Kanaryjskie na odpoczynek. A do sądu nie jest w stanie przyjść? Jakim prawem? Chcemy widzieć twarz. Niech powie, dlaczego namordowano Przemyka. Dlaczego wydał rozkaz na wujku strzelania i mordowania? Jak to zbrodniarzy stanu wojennego w Polsce po tylu latach żaden sąd nie jest w stanie rozliczyć? Nie może sąd jest bezradny. Sąd jest bezradny? No. Wysoki sądzie, nazywam się Janusz Patyga, mieszkam w Łodzi, jestem założycielem mieszkania publicznego. To jest zdrada interesów Polski, po prostu. To jest hańba. To jest w ogóle będziecie rozliczeni za to wszystko. Nie będzie drugiego okrągłego stołu. Rozliczymy was. Na Białoruś! Tort na sędzie poleciał. Taki smaczny tort. Sędzia rzuciła w ludzi tortem. Ja mu nie powiedziałem. Sędzia rzuciła w ludzi tortem. Sędzia tortem rzuciła? No, pewnie. No wiecie co, no taka bezczelność. No. Rzuciła w ludzi tortem sędzia. Taki dobry tort. No wiecie co. I to sędzia rzuciła tortem? No. Nie ma problemu. Ja mówiłem sobie, nazwisko mieszkam w Łodzi, przy tym 7 mieszkania 40. Powiedziałem, proszę dostawić rachunek. No, tort poleciał, pani sędzia chciała zjeść. My jesteśmy tu na prawie. To jest bezprawie, co się dzieje. Wszyscy przestępcy komunistyczni są, unikają kary. Zrobimy porządek z tym wreszcie. Pan prokurator. W ogóle to proszę prowadzić sprawę. I sądzić my się tego domagamy. Przepraszam. Zaraz, to jest torcik jakiś jest. Ja to muszę sfotografować. A nie może pani innym razem? Bo innym razem nie będzie torcik. Sam on to zrobił, to jak mam mieć ten numer? Przecież mówiłem, że masz mieć zaraz. Jak idzie i jak on chyba się domaguje. To ja cały czas... Przecież to całkiem inna... No, zobacz. Masz to nagrane? Ja to mam nagrane, jak chcecie kasetę, nie ma problemu. Masz nagrane? Tak. Ja poproszę, bo ja nie żadne presję, może to zgrać. Mam fejl, tak jak nie mam. Mati!